dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gośćmi naszego spotkania są pan Mieczysław Kolasa i pan Jerzy Łucik. I z nimi będę miał przyjemność dzisiaj po prostu Państwu przybliżyć troszeczkę historię naszej ukochanej Krakowi. Pamiętam taki mecz, my grali na Wiśle. To umieraliśmy się w szatni i przez wojnę myśli na nowe. Tak. Z nami się kibice. Wiem, że my wtedy wygrali 1-0. Julek Radusz strzelił bramkę. To już była 80, któraś minuta, czwarta czy piąta. I wtedy rzeczywiście było tak, że to szczęśliwieśmy wygrali, bo była wrzutka na pole karne. Julek Radusz stał z tyłu, tyłem do bramki. Jurek Jurowicz wyszedł do tej centry, tak. A Julo przerzucił, przelobował go i wygraliśmy 1-0. No i tak sobie pomyślałem, tak nas nie wozili jak teraz, nawet tu w Krakowie taka drużyna mistrzowska idzie przez Błonia na mecz. A wśród nas sympatycy, rozmawiało się z nimi i po meczu my przysiadliśmy, w ogóle nie szli do szatni pism. Na stadionie. No i pamiętam, bo Flanek grał na lewej obronie w Wiśle, tak. I to był mój kuzyn. Jego mama, moja to siostra. I my się spotykali, ale nic w Krakowie nie wiedział o tym, że my są kuzyni. On się nie przyznawał, ja też nie, żeby nas nie podejrzewali. Tak, nie wiadomo o co. My się spotykali, ja wszystko wiedziałem, on mi mówił, jak oni się przygotowywali na Krakowie, na mecz. I on mówił mi, jak oni się przygotowywali, drużyna Wisły. No i mówił mi, a to była taka nieprzyjemna historia, że mówi, że po tym meczu były jakieś tam nieporozumienie w szatni. Wisły, tak, tak. Oni nie mogli tego przeżyć, no bo właściwie to oni byli faworytem, a tymczasem tak. Krakowa wygrała, a tam mówię, że było tak we Wiśle, że tylko zwycięstwa się liczyły. U nas tak w drużynie nie było. Przegraliśmy, tośmy to przyjmowali na spokój. Wygraliśmy, to my się cieszyli. Tak. Ale nie pamiętam, przez 10 lat, żeby w szatni były jakieś kłótnie, czy po meczu, czy przed meczem, zawsze był spokój. No, trzeba też powiedzieć, że może to z tego wychodziło, że Edziuk Jabłoński, on już grał przed wojną w Krakowie i przed wojną grał w reprezentacji Polski. I on był kapitanem drużyny. Czyli taki autorytet. Ja myślę, że on miał więcej do powiedzenia niż trener. Bo trener ogólnie przeprowadzał treningi, specjalnie nas nie nastawiał na jakieś takie taktyki, że grajcie tak czy tak, ale pamiętam jeden sezon, może ty pamiętasz, w którym to roku było, co były jakieś mistrzostwa rozgrywane i przyspieszyli i podzielili tą naszą grupę na ligę na dwie grupy. Tak, tak. Pamiętasz? Tak, tak, tak. I to były te dwie grupy. W 47 albo 8 roku. Nie, nie, tak, to, tak. Później. To było później. Później było, to było. To musiało być przed Spartakiadą, mogło to być. Kiedy? Przed Spartakiadą w 51 roku. Coś takiego. Mogło to być. No i wyobraź sobie, jaką my mieli świetną drużynę w Krakowie. Graliśmy 7 meczy w tej już podzielonej grupie. Tak. I wyniki nie wiecie. 7 razy było 0-0. Ani jeden bramkę mnie nie strzelił. I wtedy to mówili, Krakowia to ma obronę. No i teraz w 8 meczu, chyba żeśmy grali z Ruchem Chorzów i ja strzeliłem bramkę z karnego i było 8 meczy, stosunek bramek 1-0 i mieliśmy drugie miejsce 8 punktów. Przy jednej bramce. Ale a propos tego mówisz, że Krakowie miał brzmienie. Ale wymieńmy nazwiska, kto grał wtedy w tyłach. Jakie Krakowie miał? No przecież wiadomo. Począwszy dwóch bramkarzy. Rybicki, no to wiadomo. Kimczak, Obrona, Gędwy, Farpan, Kaszuba. Kaszuba, Grimas,
chyba później. No ale no, doskoczył w 50. No wiem, ale my w tym okresie to jeszcze nie grał. Druga linia. Druga linia, Jabłońsko, Mazur, Kolasa. No właśnie. No, no to była potęga. Pomula, Szeligacz. Jeszcze grałem z tym. Zapomniałem go, on grał w ataku. Taki szczupły. Dobry, teraz już przebrnął do setki. Kazimierowicz to później pisze. Zapomniałem go nazwisko. Przypomnisz sobie. Ale chciałbym ja powrócić do tego tematu waszego kuzynostwa. Przed wojną była taka historia, jak Kałuża był trenerem Krakowi i miała Krakowia grać z Wisłą. A trzeci Rejman grał w Krakowi, Jan. I Kałuża go nie wystawił na Wisłę, bo uważał, że tam jego bracia grają i że może być to... I Rejman się obraził i odszedł z Krakowi, poszedł do Wisły. Straciliśmy bardzo dużo, bo grał świetnie Rejman, reprezentant Polski. To tak a propos kuzynostwa. No a słynny to było tak, że Flanek, byśmy grali w Prokocimiu. I on poszedł do Wisły, a ja mówię, Stasiu, ja do Wisły nie pójdę, za mną już dawno chodził książę. Nie gra się. Bo on był taki, że szukał to tam. Nie wiem, tak. No, nie wiem, jak się to stało, że ja byłem powołany do reprezentacji Krakowa i on mnie tam wyszukał. No i mi się Krakowia spodobała. Wiele to nie, dużo czasu nie trwało, tylko mnie przyprowadził do Żura na Floriańską. Tam był jeszcze Jasiu Dziedzic. Tak, u niego pracował. On też do tego się przyczynił i tam podpisywałem deklarację. W sklepie u Żura na Floriańską. No i mój kochany, było to też tak z tym flankiem. Jak graliśmy, jak już mówił, ten mecz w 1948 roku. Tak. No to wiadomo, że te dwa lata to były przepiękne w Krakowie. Zresztą siódmy też był bardzo dobry. Ósmy i dziewiąty, bo my byli mistrzem Polski, a Wisła była mistrzem Polski, nie? I teraz jak się skończyły rozgrywki, mieliśmy równą ilość punktów, ale lepszy stosunek bramek miała Wisła. I Wisła była na pierwszym miejscu i Flanek mi mówił, że oni się już prawie nie przygotowali, byli pewni, że będą mistrzem Polski. Tak. Ale później wyszła sytuacja i to późno już dopiero jakieś dwa tygodnie, to rozgrywka. Z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak. Ja już przestałem trenować. I zresztą przestałem z tego powodu, że ja pracowałem w zakładach Szatkowskiego 40 lat. Tam dużo tam przyszedłem, działaczy tam przyszedłem do nauki zawodu, bo to wybuchła wojna w 1939 roku i gdzie miałem iść? Poszedłem tam w 1940 roku. Praktykowałem tam różne zawody i płacili mi za pierwszy rok 10 groszy za godzinę. To 80 groszy za dzień. W drugim roku to dostałem 20 groszy na godzinę. A w trzecim roku 30. Później jak już wyzwoliłem na czeladnika, zrobiłem egzaminy mistrzowskie, bo się dokształcałem, chodziłem. Tak. No to wtedy zostałem mistrzem na wydziale narzędziowym. No miałem bardzo odpowiedzialną pracę i kierownictwo nie chciało mnie zwalniać na obozy, czyli tak. Się na mnie patrzyli. Teraz jak na obóz musiałem brać urlop bezpłatny. Wziąłem urlop bezpłatny, ja na tym traciłem. No naturalnie. Dlatego, że nie dostawałem premii. A klub taki nie uwzględniał, tylko proszę przenieść wyrobek, zarobek przeciętny i wracam. Ale to jeszcze się musiało czekać, zawsze było to, żeśmy dostawili 500 zł na dożywienie. Całą zimę nie było ani grosza, czekaliśmy, jak będzie pierwszy mecz w Krakowie. Jak był na wyjeździe, to jeszcze nie było pieniędzy. Tak. No moje kochane to były ciężkie lata, ale nie mieliśmy do tego pretensji. No i teraz w 1948 roku do tego doszło, że u nas się też zrobiło hasło, trenujmy, nie trenujmy, bo wszyscy wiedzieli, że nie będzie. I Flanek mówi tak do mnie, wybij sobie z głowy, żebyśmy grali, nie będziemy grać z wami, jesteśmy mistrzami już.
A ja mówię, pomału staw się, to się wszystko wyjaśni. No i doszło do tego, że Wisła zrobiła protest, znów się odciągnęła. Dlatego to się tak przeciągało. No i dopiero w grudniu, tak, na Mikołaja, mecz na Garbarni. No to ja przyszedłem, bo trzeba było jeszcze przyjść na zbiórkę, dlatego że trener nie wiedział, czy wszyscy przyjdą, czasem przyjdzie ktoś na chory, tak na przykład Geniu, tak. To nie da rady grać. Tak. No a po drugie też my wszyscy przyszli, żeby po to, żeby jeszcze dostać bilet, żeby iść na mecz, nie? No to dostaliśmy, ci co nie grali na ten, a wpadł wtedy do składu Kaziu Kaszuba. Bo jakoś było tak, że końcówka sezonu Tadziu Parpan nie grał parę meczów. I Kazę Kaszuba wskoczył i bardzo dobrze rozegrał. Pamiętam, żeśmy jechali na Śląsk. I wtedy czekaliśmy na zbiórce na Tadzia Parpana i nie wiedzieliśmy, i mówią, czekajmy, może przyjdzie, może nie przyjdzie, i nie przyszedł. I od tego czasu zaczął Kazę Kaszuba. Wskoczył na jego miejsce. Tak, wskoczył na jego miejsce. No a Heniu Bobula znów nie mógł grać, bo był zamieszony. No i Wiesła mówiła, że będzie mistrzem. Byli faworytem. No tymczasem w meczu było tak, że pierwszą bramkę zdobył Legutko. Tak. To było gdzieś 30 metrów i piłka była taka półodna. I Heniu trochę zasłał Wybicki, bo to była piłka tak gdzieś 2 metry obok niego. No to może zaskoczony. Tak, tak. Nawet się nie rzucił. No i wtedy gracz podszedł do Mariana Jabłońskiego. Mocie Mikołaja. I mówi, Marianku, macie prezent na Mikołajka. Tak. No ale później była jedna akcja, druga. Wyrównaliśmy na 1-1 i 2-1. Stasiu Żurgar strzelił jak zwykle głową. Tak. Jedną bramkę, a jedną nogą po przerwie. No i wygraliśmy 3-1. To Flanek mi mówił, mówi, nie tak, jak ja przeżywałem ten mecz. 3 dni, mówi, nic nie jadłem, 3 noce nie spałem. Mówi, nie mogłem sobie dać rady. Ja mówię, dlaczego? No to przecież rzucam, ale daj mi ten spokój. Przecież nie wiesz, jaka była atmosfera we Wiśle. No są mistrzami i koniec. Wszyscy. Tak. I to ich właśnie zgubiło. A my się no nie spodziewali też na to, bo rzeczywiście Wisła była faworytem. Tak. Wisła miała lepszy atak. A u nas to była tylko ta dobra rada jeszcze, jak Szeliga zastępował czy poświat, to Stasiu, pamiętam jeden sezon, jak strzelił 18 bramek, to 16 głową, a 2 nogą. Ale Gienek był bardzo dobry, przebojowy na pasie. Gienek był bardzo dobry, tylko że Gieniu, co było z nimi? Oni nie mogli trenować, oni mieli przedsiębiorstwo, samochody transportowe. Tak. Przewozili drzewo gdzieś tam na zachodzie. Jak przyszedł Stasiak raz w tygodniu na trening, to było wszystko. To były takie warunki, tak. No, przecież. To było amatorstwo. Wszyscy po pracy i widzisz, nie było znów u nas takiej tragedii, czy grasz, czy nie grasz, bo nie było kasy. Tak. Tam, gdzie jest zawodowstwo, gdzie są pieniądze, nigdy zgody nie będzie. Bo jeden ma więcej, drugi ma mniej. No i różne te układy. Tak jak jest amatorstwo, to może być zgoda. Mieciu, wytworzyła się taka sytuacja, że tak zwane resorty siłowe, Legia i Gwardia, postawiły już na ten sport prawie punkt zawodowy. Oni pracowali na etatach policyjnych, tak, wojskowych, tak. Nie pracowali w ogóle, tak. Tylko sobie dali środki, tak. Tak. I trenowali. A reszta towarzystwa, to było, no to czyste amatorstwo. No. Tak. Mogłeś przyjść na trening, to przyszedłeś. Miałeś siły trenować, to trenowałeś. I nie przywiązywało się do tego tak znaczącej roli, jak oni, bo oni z tego żyli.